Uważaj, automat wydłuża drogę hamowania. Biorę naszego Jumpiego i jedziemy to sprawdzić. Cześć, witajcie. Słuchajcie, od pewnego czasu nagrywam takie poradniki, jak szybko ruszyć samochodem z automatyczną skrzynią biegów, jak ciągnąć przyczepę, jak hamować silnikiem. No i tam w komentarzach pod każdym filmem przewija się temat, że samochód z automatem ma dłuższą drogę hamowania, więc jadąc samochodem z automatyczną skrzynią biegów trzeba wyrzucić na neutral i dopiero wtedy hamować. Dzięki temu zatrzymamy się szybciej. Ja się z tym nie zgadzam. Uważam, że po pierwsze automat nie ma tutaj żadnego znaczenia, po drugie nie jest to prawda. I dzisiaj to przetestujemy. Miałem na początku podpinać testy i pokazywać jakieś tam parametry, wykresy, jak to wszystko się dzieje, analizować ciśnienie w układzie hamulcowym itd., itd., ale stwierdziłem, że to nie ma większego sensu, dlatego że w komentarzach też bardzo często przewija się temat, że jeżeli ja coś pokażę, że jest tak i tak w takim samochodzie i że w innych jest podobnie, że też to tak będzie działało, to i tak ludzie piszą komentarze, bo u mnie to zadziałało kiedyś tak i tak i tak. I o ile tam w komentarzach są pewne przypadki, tak jak ja wrzuciłem, mówiłem, że skrzynia jest debiloodporna, że można wrzucić wsteczny i on nam wstecznego nie zapnie, a komuś ręka przejechała dalej, wrzucił parking i skrzynia stanęła dęba. Akurat pechowy zbieg okoliczności, że zapadka zaskoczyła za koło zębate, bo ten układ też jest zabezpieczony mechanicznie, tak? Że jak ja wbiję park, to zapadka ma przeskakiwać po kole zębatym. Dopiero jak samochód zwolni do około 5-10 km na godzinę, no powiedzmy, może gdzieś tam im coś nie pykną obliczenia do 15 km na godzinę, to zapadka zaskoczy i mechanicznie zablokuje koła. Więc to akurat jakiś taki pech musiał być czy coś, albo idealne wyczucie czasu, że ta zapadka idealnie gdzieś tam wskoczyła w zęba i nie zdążyła się odbić. Tam są odpowiednie kąty takie na tej zapadce, które ma właśnie mają to zabezpieczyć ten system mechanicznie, więc tutaj był peszek. Ale słuchajcie, stwierdziłem, że no potestuję to, wyjdzie nam, że samochód z automatem nie ma dłuższej drogi hamowania i tak ludzie w komentarzach będą pisać. Więc stwierdziłem, że zrobimy to w taki sposób, żeby każdy z Was mógł sobie to przetestować w swoim samochodzie. Czyli co? Wrzucę ręczną zmianę biegów, rozpędzimy się do około 60 km na godzinę, ja mam wtedy około 2000 obrotów. Wrzucę na drive, będę jechał na tempomacie, wrzucę na drive, wrzucę ekonomizer, żeby było widać, jakie jest spalanie paliwa przez silnik. Wtedy zdejmę nogę z gazu i zdejmę ją w jakimś tam konkretnym miejscu i zobaczymy, no mam ruchliwą nogę, nie dam rady się zatrzymać do zera i to też długo by trwało i nie ma sensu, ale powiedzmy, zmierzymy sobie, na jakim odcinku samochód zwolni, dajmy na to do 30 km na godzinę. Następnie zrobimy to samo, tylko wyrzucając na neutral i zobaczymy, jaka będzie różnica. Oczywiście różnica będzie taka, że na neutralu będziemy, jeżeli to jest płaska, równa droga, przepraszam, na każdej drodze będziemy jechać dużo dłużej. Czy to ona będzie płaska, czy ona będzie pod górę, czy ona będzie lekko z góry, to na neutralu, jakby było lekko z góry, to może być tak, że będziemy jechać w nieskończoność i w ogóle nie zwolnimy do tych 30 km na godzinę. Natomiast to nie może być prawda, że samochód z automatem wydłuża drogę hamowania z dwóch względów. Po pierwsze, to nie zależy od skrzyni biegów, tylko od silnika. Jeżeli skrzynia ma zapięty bieg, to silnik jest połączony ze skrzynią biegów, czyli z kołami. Więc jeżeli ja zdejmuję nogę z gazu, odcinane są wtrycki, co na ekonomizerze zobaczycie, wyskakuje 0,0 po chwili, to znaczy, że nie jest podawane paliwo. Jak nie jest podawane paliwo, to cała siła, cała praca wykonywana podczas suwu sprężania w silniku, cała ta praca przekłada się na hamowanie silnika. On by zwolnił, gdybym ja wyrzucił na neutral, czy nawet jadąc, mogę przekręcić kluczyk i silnik nie zgaśnie. O, to jeszcze taki teścik sobie zrobimy. I silnik nie zgaśnie, będzie się obracał. Natomiast jeżeli wtedy wyrzucę na neutral, to on od razu zgaśnie, bo nie ma siły, która będzie dawała mu energię do wykonania tej pracy. Normalnie rozrusznik kręci, jest wykonana praca, sprężanie, jest tryśnięte paliwo, jest zapłon i wtedy jest cykl pracy, czyli silnik wykonuje pracę, czyli tyle energii przekaże do wału korbowego, do koła zamachowego, że będzie
pęd obrotowy wału korbowego, siła pędu będzie tak duża, że wykona nam pracę i w następnym cyklu wykona sprężanie i wtrśnie, czyli on już to paliwo dodawane do układu będzie powodowało taką ilość wytworzy taką ilość energii w komorze spalania, że zostanie wykonana praca, która się przełoży na to, że będziemy w stanie sprężyć powietrze jeszcze raz. Mam nadzieję, że w miarę dokładnie to wytłumaczyłem, używając w miarę dokładnych określeń. Siła, praca, energia. I teraz o co chodzi? Jeżeli ja zdejmuję nogę z gazu, to silnik wytwarza opór, bo trzeba sprężać powietrze, czyli trzeba włożyć pracę do układu z zewnątrz, nie z samego silnika, tylko z zewnątrz. Więc skuł właśnie. No właśnie skuł, ludzie. Więc jeżeli silnik przestaje wtryskiwać paliwo, to samochód napędza silnik. A skoro samochód napędza silnik, to samochód zwalnia, bo wykonuje pracę, bo ma dodatkowy opór. Jak ja wyrzucę na neutral, to samochód siłą pędu będzie się toczył i będzie sobie jechał. A silnik spadnie na bieg jałowy. W naszym wypadku, jeżeli go nie gaszę, tylko wyrzucę po prostu na neutral, dojeżdżając do skrzyżowania, to spadnie na bieg jałowy i tam będzie pokazywał jakieś, nie wiem, no wartości litr na godzinę do 2 litrów na godzinę. To jest takie spalanie dwulitrowego silnika mniej więcej na biegu jałowym. Więc co, koniec gadania, bo nie ma sensu takie gadanie. Ja łapię tutaj miejscówkę, rozpędzam się i jedziemy. Jadę 60 km na godzinę na tempomacie. Ekonomizer pokazuje w tej chwili no coś koło 8-7 litrów, 7-3. Jadę. I teraz co? Wyłączę tempomat w momencie, kiedy będę w pewnym charakterystycznym dla mnie miejscu. Tutaj jest taka zatoczka. Uwaga, pstryk. Teraz zwalniamy. Mam 50 km na godzinę. Mam 40 km na godzinę. Przejechałem tutaj koło takiego mostku. Jest tutaj znak. No i 30 km na godzinę będę miał. No w tej chwili mam, czyli dojeżdżam do znaku informującego o dwóch niebezpiecznych zakrętach. Na ekonomizer nie pokazałem, no ale ekonomizer pokazywał 0,0. Więc cóż, jedziemy, zrobimy ten sam test, tylko że teraz zrobimy go na innej. Zrobimy go wyrzucając na neutral. Nie muszę nikomu chyba mówić, że oczywiście wykonamy to na tym samym odcinku, żeby porównywać jabłko do jabłka. Więc ja teraz zrobię zawrotkę, wracam się, rozpędzam się i drugi test. Czwóreczka. To teraz ja wyrzucam w tym samym miejscu na neutral. Wyrzucono na neutral. Tempomat się sam wyłączył. No i jedziemy. Jedziemy. Mamy 50 km na godzinę, jesteśmy przy tym mostku w tej chwili, dojeżdżamy do znaku, przy którym przedtem się zatrzymaliśmy i mieliśmy bodajże poniżej 30 km na godzinę, a zobaczcie, ja jadę, mam dalej 40. Już go dawno minęliśmy, w tej chwili minęliśmy go już o jakieś 100 metrów i dopiero łapiemy 30 km na godzinę. Więc słuchajcie, nie będę robił żadnych następnych testów, bo miałem jeszcze robić tak, że będziemy hamować, pokażę ciśnienie w układzie hamulcowym, złapiemy sobie jakiś tam poziom ciśnienia, żeby pokazać, że faktycznie, żeby sprawdzić, co się będzie działo przy hamowaniu. Natomiast, radio się włączyło, natomiast stwierdziłem, że nie ma to większego sensu, bo przy hamowaniu nic się nie zmieni, jeżeli ja będę dodatkowo hamował jeszcze hamulcami, to sytuacja będzie dokładnie taka sama, z tym, że zatrzymam się troszeczkę szybciej lub będę, no szybciej się będę zatrzymywał, ale będzie dokładnie tak samo, ponieważ ja dołożę dodatkową siłę z układu hamulcowego, więc nie ma to najmniejszego sensu. Wnioski wyciągnijcie sobie sami, czy hamowanie w samochodzie z automatyczną skrzynią biegów wydłuża, jest dłuższe, czy droga hamowania się wydłuża i trzeba wyrzucać na neutral, czy nie. W komentarzu, chyba że jakaś ja nie zrozumiałem, bo ja nie mogłem zrozumieć tego komentarza, o co w tym wszystkim chodziło. Ja to zrozumiałem właśnie tak jak teraz, że trzeba wyrzucać na neutral, więc jeżeli ktoś twierdzi dalej, ma jakieś swoje rozkminy, no to piszcie i będziemy to rozgryzać w dalszym stopniu. Natomiast miałem jeszcze to, co Wam mówiłem, że będę jechał, wyłączę zapłon i zobaczymy, co się będzie działo, że silnik nie zgaśnie i tak dalej. Słuchajcie, nie będę tego robił, dlatego że celem naszego kanału jest informowanie o tym, jak działają automaty, co można z nimi zrobić, jak jeździć,
jak serwisować, a to, jeśli bym to pokazał, to by była skrajna głupota. Jest to nieodpowiedzialne, nie wolno tak robić. Instrukcja obsługi pojazdu tego zabrania. I jeszcze znalazłaby się osoba, to jest tak, jak wyłączycie silnik, to teoretycznie nic złego się nie stanie, ale w praktyce są różne systemy. Skrzynia biegów może rozłączyć napęd, jeżeli zgubi sygnał, bo zależy jaka skrzynia biegów. Dwusprzęgłówka, jak zgubi zasilanie elektrozaworów, to rozłączy sygnał. Cuda się będą działy. Wspomaganie elektryczne może przestać działać, bo nie będzie ładowania, bo to, bo tamto, więc nie wolno tego robić. Nie daj Boże, ktoś jeszcze wyciągnąłby kluczyk ze stacyjki, po prostu przez przypadek kierownica się zablokuje. Takich rzeczy nie wolno robić na drodze publicznej. Ja tutaj nie mam lotniska nigdzie, więc nie będę tego pokazywał. Nie ma to sensu, tak się nie robi, po prostu. Natomiast takie wyrzucenie na neutral przy dojeżdżaniu do skrzyżowania gdzieś tam na prostym, toczymy się, nie jest to prawnie zabronione, można tak zrobić. Efekty jakie są, widzicie sami. Tyle, no piszcie w komentarzach, bo ja nie wiem, może ja nie zrozumiałem, może o coś innego chodziło. Ja się nigdy w życiu nie spotkałem, żeby automat wydłużał drogę hamowania. Nie ma to żadnego znaczenia moim zdaniem. Tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli chcecie jeszcze jakiś temat poruszyć, żebym coś pokazał, zrobił jakiś test, piszcie w komentarzach. Trzymajcie się, cześć. Takie postscriptum, bo refleksja przyszła dopiero po kilku sekundach. System jest zabezpieczony i w przeciwieństwie do manualnej skrzyni biegów w automacie nie da się wyciągnąć kluczyka ze stacyjki, jeżeli nie macie wrzuconej pozycji park. Dlatego, że we wszystkich, z którymi ja się spotkałem, jest zabezpieczenie, jest elektromagnes w stacyjce i jeżeli nie wrzucicie pozycji park, to ten elektromagnes nie pozwoli Wam wyciągnąć kluczyka, więc jest zabezpieczenie. Zacząłem się zastanawiać, jak jest w manualu, bo teoretycznie w manualu powinno być tak samo, że jeżeli koła samochodu się obracają, to nie wiem, za ABS-u idzie sygnał i tak samo powinno być zabezpieczenie. Nigdy tego nie rozkminiałem w manualu, nie miałem potrzeby, więc możecie w komentarzach na dole napisać, jak to wygląda w manualu. Ja z ciekawości sobie spróbuję może kiedyś zrobić jakiś test, to taki przerażający by był. Trzeba znaleźć gdzieś kawałek pustego pola, na którym da się to zrobić. Natomiast automat jest zabezpieczony, nie da się wyciągnąć kluczyka. Jeżeli dźwignia zmiany biegów nie jest w położeniu parking, możecie to sobie sprawdzić, przetestować, nawet na postoju. Stoicie, macie na neutralu dźwignię zmiany biegów, nie wyciągniecie kluczyka. Więc o tyle to by było zabezpieczone, ale i tak uważam, że jest to nieodpowiedzialne. Na drogach publicznych nie robi się takich rzeczy. Trzymajcie się, cześć. Drugie postscriptum. Przeglądając materiały, które nagrałem, zauważyłem, że przy pierwszej próbie nie wyrzuciłem na drive, tylko trzymałem na czwartym biegu, dzięki czemu troszeczkę oszukałem na swoją korzyść, czyli że hamowanie silnikiem było dzięki temu większe. Dlaczego? Dlatego, że jak obroty silnika spadną u mnie w jumpie, to jest około tam 1500 obrotów, to sterownik rozłącza lockup. Jak rozłączy lockup, to obroty silnika spadną i hamujemy tylko tyle, co konwerterem. Znaczy konwerterem. Konwerter jest rozłączony, więc to hamowanie jest takie bardzo, bardzo zmniejszone, bo obroty są za małe i ten konwerter bardzo mało hamuje. Więc od 1500 obrotów, czyli powiedzmy od takich 50 km na godzinę, to by było trochę podobnie, jakbym wyrzucił neutral. Czyli od 60 do 50, 40 kilku hamowałbym silnikiem dość fajnie, a później już to hamowanie byłoby mniejsze. Może się też zdarzyć tak w innych samochodach, że skrzynia przy pewnych obrotach redukuje na trójkę, czyli wrzuci niższy bieg, rozłączy lockup też, nie zapnie go ponownie. No to efekt byłby taki, że to obroty, dajmy na to z 1500 czy z 1400, miałyby podskoczyć na 1800. Ale ponieważ lockup jest rozpięty, to on przenosi największy moment obrotowy wtedy, kiedy ma największy poślizg, tak to można powiedzieć w dużym uproszczeniu dla Was. Czyli obroty zostaną na poziomie na przykład 1400, pomimo że wałek wejściowy skrzyni biegów ma 1800. I macie tą pewną różnicę, ten poślizg, a wiadomo, że silnik hamowałby mocniej na 1800, a nie na 1400 obrotów. Więc znowu to hamowanie silnikiem jest zredukowane, jest pewna strata, powiedzmy 20-30% może.
Więc ja troszeczkę nieświadomie po prostu, wiecie, tu kamera, tu jedziemy, tu tempomat, nie skupiłem się na tym. Nie ma to większego znaczenia. I tak zawsze, jeżeli wyrzucicie na neutral, to będziecie się zatrzymywać najdłużej. Koniec, kropka. Testujcie, róbcie sami takie testy. Pamiętajcie tylko, żeby w takich samych warunkach, czyli w tym samym miejscu. Hej!